To jest z Lego, to jest podróbka. Łatwo widać, który lepszy. Cześć, moje fany! W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą według waszych tu typowań, w drugiej kolejności, właśnie w pierwszej, padły nam dinozaury od Maćka. Od Maćka i Klockiego oczywiście, który je u siebie już recenzował, niemniej był tak miły, że również wysłał je mi. Co ciekawe, jednak wysłał mi je, widzicie, w jednym wspólnym worku, no, polibagu, można by powiedzieć, takim dużym foliowym. Pytanie, co on tak w dużej ilości kupował, że aż w takim dużym worku dostał? No, ja kupuję to w takich malutkich. Mamy tu dość mocno zmieszane dinozaury, więc będziemy się musieli z tym bujać osobiście teraz i próbować je złączyć. Nie wiem, czemu Maciek założył, że WTF Klod jest tak ogarnięty, że da sobie z tym radę bez problemu, ale no, będziemy się starali. Jedźmy po kolejności. Mamy tutaj tuf takiego jakby dinozaura. Jeżeli w ogóle chodzi, bo was pewnie najbardziej też ciekawi jakość tych dinozaurów, przyznam się szczerze, że na pierwszy dotyk dłoni, nawet na drugi, bardzo solidne. Naprawdę, bardzo twardy plastik. Oczywiście, to są duże elementy. Tutaj nie ma mowy jak w tych małych, żeby coś nam wyginało. Chociaż przy tych cudach, dziwach, co ja widziałem już z tymi WTF-ami, to nic nie jest takie potwierdzone ostatecznie. A, no i web zgaduje, że to ten. W ogóle ciekawe miksy byśmy mogli tu tak naprawdę teraz robić, bo patrzcie, na przykład teraz chodzi mu ten web, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, bym był go mniej pełnosprawny i stworzył coś takiego, tak? W ogóle wygląda, że te wszystkie dinozaury są właśnie w miarę kompatybilne, więc te głowy możemy wymieniać. Dobra, zaraz sobie będziemy wszystkie po kolejności omawiali. To ciekawe, w ogóle to... Aha, bo to się też wyjmuje bolec stąd. Nie, dobra, to już mamy tego typka. To... Oczywiście mój pies jak na Lego grał, że często tak się bawi butelką, jak kręcę filmy, tak samo postanowił mi to zrobić również dzisiaj. O ile te łatwo pierwsze kolorowe złożę, bo wiadomo, niebieski do niebieskiego, a różowy do różowego i tak dalej, o tyle ciekawi mnie, jak to się przy innych kolorach potwierdzi. Na razie jest nudno, na razie sobie składamy. O, mamy drugiego dinusia. No, ten już jakby trochę gorzej tymi łapami chodzi, ale ma fajną ruchomą szczękę, czego nie ma. A nie, przepraszam, obraziłem cię, biedny dinozaurze. Dobra, może teraz zielonego sobie złożymy. Składamy, dobra. Tak jak mówię, wyjątkowo fajny, w miarę twardy plastik. Tu study na nogi ma. Tutaj masz tą główkę, chociaż moglibyśmy ci śmiało dać inną. Chociaż pytanie, nie no, tą raczej. Mówię, Maciek bardzo we mnie uwierzył i mówię, wysłał mi te dinozaury. Pytanie w sumie, bo on też pewnie nie miał instrukcji do tego, bo nie no, bez kitu, do tego raczej nie ma instrukcji. I teraz mamy skomplikowany fiolet. Czego skomplikowany fiolet? Ponieważ widzę tutaj więcej... A nie, cztery, dobra. Nie jest to w żaden sposób skomplikowane. Tu nam się trafił... tylko teraz pytanie. Nie, to raczej będzie rączka, bo raczej by tak bica nie przesadził. Myślę, że tylnie łapki są grubsze. Aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy mu zmienili te wzorki i zrobili to inaczej. No, ciekawe. Kolejny dinozaur. On ma otwieraną szczękę. O, ten nie ma otwieranego dzioba. Patrzcie, ale tego mówię, będziemy sobie zaraz omawiali wszystkie po kolejności. Są też latające, ale dobra, spróbujmy. Tu mamy takiego ciężkiego teraz dinusia do złożenia. Z taką oto głową, ale teraz jak mu rączki, kurde, dobra, po kolei. Dobra, tu mamy, nie, takie mikropuzzle, a może Maciek zrobił to specjalnie, żeby to... A, dobra, łatwe. Ja mówię, że może Maciek zrobił to specjalnie, żeby mi test na inteligencję przeprowadzić. A jeżeli tak zrobił, to się właśnie zawiódł, bo patrzcie, o, z rączkami może być trochę ciężej, ale zaufamy, że to leci tak. Okej, dawaj drugą nogę, dobra, nie było tak ciężko, bałem się, że z tym białym będzie problem, bo to właściwie jedyne dwa białe. No, chociaż czekaj, czekaj, nie, obydwie łapki mają identyczne, o, tu ciężko chodzi. O, tu mi w ogóle nie... Nie wchodzi, patrzcie, patrzcie, pierwszy minusik, aczkolwiek nie dajmy mu szansy, bo jest jeszcze druga łapka. Nie, nie ma drugiej łapki. Dobra, tu mi wchodzi, czyli tego mamy zrobionego, a tutaj mamy problemik. Czekajcie. No, ogromny problem. Nie wiem, czy Maciek tu był tak brutalny, co on tu zrobił, ale patrzcie, jak mi tu wcisnął kloca i przez to nam się tu nie dociska tego, jakbym go nie... Użycie całej siły. Nie, nie działa. Przykro mi. Jeden dinozaur wiemy, że będzie niepełnosprawny, choć i tak, kochani, powiem wam, zapowiada się, no, całkiem dobrze te podróbki. Ja pamiętam jego film
Jeżeli będę tak miły i nie zapomnę, to tutaj wam rzucę link do tego filmu, który rzucił on. Będziecie sobie mogli porównać. Ja go oglądałem dawno, więc nie pamiętam już jego opinii. Niemniej pamiętam, że te dinozaury nie były tak złe. Natomiast pamiętam też, że on dał za nie coś około 100 zł. No to jest szaleństwo. To jest szaleństwo trochę. 100 zł. Chociaż no wiecie, z Lego za takie dinozaury trzeba zapłacić chyba 450. Więc czy takie do końca szaleństwo? Może nie właśnie. Może tutaj jest metoda. Jeżeli użyłbym tych dinozaurów u siebie w jakimś filmie, nawet byście się nie kapli, być może oczywiście za x lat, gdybyście już nie kojarzyli tegorocznych zestawów, że to są podróbki. I może to jest sposób dla mnie. Nie no, oczywiście żartujemy sobie, kolejny dinozaur. I został mi ostatni... Ha! Czy on ma 4 pary skrzydeł? No to wygląda, czekajcie. O, pierwszy tak naprawdę zwykły klocek, który tutaj mamy w zestawie. Zwykły mam na myśli, wiecie, o patrzcie, jakieś śmieszne łączenie, łe, fuj. A nie, dobra, bo to jest więcej tych dinozaurów. Jeszcze są 2 pterodaktyle. Pierwszy pterodaktyl, jakieś śmieszne nóżki w ogóle. I drugi, ostatni. Bardzo śmieszny jest ten system tu łączenia, patrzcie, jakie to fikuśne w ogóle, bezstudowe. Właśnie ma tylko jednego stoła pośrodku, który łączy się z tym. O, i tak się nam to prezentuje. I wszystkie dinozaury, kochanieńcy, prezentują nam się w sposób taki. Przejdziemy sobie teraz do omówienia, choć tak naprawdę powiem wam szczerze, czy jest tu coś omawiać? Tak średnio, ale oczywiście, znaczy średnio, dlaczego tak mówię? Ponieważ dinozaury jakościowo złe nie są. 100 zł za każdy z nich, trochę, znaczy za wszystkie razem, no trochę dużo, ale mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 dinozaurów. Nie, podycha za dinozaura, no z Lego byśmy, no myślę, że płacić znacznie więcej. Przyjrzyjmy się im ustom, mają tutaj fajnie odwzorowane ząbki, od góry też. O dziwo ta szczęka chodzi całkiem ładnie, całkiem sprawnie. Głowa obraca się wokół własnej osi, choć trochę się, jak widzicie, wykręca niestety tutaj w tym przypadku. Jak w innych przypadkach, sprawdźmy, no tutaj również. Kręcąc tą głową, ona nam się w jakiś sposób troszkę wykręciła. Dociskamy ją i patrzcie, jeszcze raz to zrobię i nam się drugi raz wykręca ta głowa. No, to jest zdecydowany minus, na pewno. Sprawdźmy trzeciego dinozaura jeszcze. No tu się kręci trochę inaczej, ale również, patrzcie, głowa nam się wysuwa. No i jest to troszkę minusik. Żeby było natomiast tutaj dla sprawiedliwości, nóżki już jak chodzą, nie wykręcają się. Troszkę ból jest też duży, że żaden właściwie z tych dinusiów nie ma zginalnego ogona. No i jest to dość duży minus. Nadruki natomiast całkiem są ładne. Przyjrzyjmy się tym nadrukom. No i widzimy, że no, odwzorowane są ładnie. Nie ma tu żadnych wyjść poza linię. Nic w tym stylu nie ma. Jest to naprawdę mimo wszystko ładny całkiem nadruk. Z tyłu u góry oczywiście napisków żadnych nie mają. Łapki też troszkę chodzą gorzej niż nóżki, ale też nie ma co im zarzucić, chociaż chodzą znacznie ciężej. I tak jak mówię, co ciekawe, jednemu dinozaurowi na przykład tu się nie docisnęło, aczkolwiek przypuszczam, że to jest uszkodzenie od Maćka, niemniej no wiadomo, że on też tego celowo nie zrobił, tak? Temu kręcimy głową i też troszkę się to nam wykręca. Temu też troszkę już ludzi chodzi szczęka. Pytanie, czy to się obrusza, wiecie, po 100 ugryzieniach jakichś cywilów, czy nie. Temu chodzi mi znacznie łatwiej niż na przykład temu, któremu faktycznie chodzi ładnie, sprawnie i wręcz słychać ten klik. Tutaj kolejnego dinosa sobie weźmiemy. Poza tym wychodzi to fajnie wszystko. O dziwo większość mają dwa typy nóg. Albo taki właśnie jeden tu mają z pazurkiem, albo taki model bez tego pazurka. A jeżeli chodzi też o tego dinozaurka, o, tu mu w ogóle głowa jak lekko pociągłem, o dziwo łatwo wychodzi ta głowa, ale jak obracamy, tak czy siak się wykręca, widzicie, chociaż tu chodzi góra, dół, góra, dół, góra, dół, no nie ma po prostu systemu tych dinozaurów, jak im chodzi ta głowa, niektórym się wykręca, niektórym bardzo lekko pociągając wypada, innym znowu musimy pociągnąć, nie, temu też łatwo wypada, no cóż, te studziki, ale na przykład tym, o, tym widzicie, pociągłem go, cały się wyprostował, dopiero mi to wypadło. No, czyli jakościowo są strasznie nierówne te klocki. Nie zapominajmy jednak, że płacimy za to 100, tak? Za wszystkie, czyli 10 zł dinozaura. Nie jest to jakiś szczyt taniości, choć mogłoby być troszkę lepiej. Tutaj ten żółty strasznie boli mnie w oczy, chyba że nie, nie ma, moglibyśmy w sumie zamienić. One chyba miały być zamienione, tak? Wydaje mi się, że jakieś one miały być zamienione. Ten miał mieć żółty, a ten miał mieć ten bordowy, bo tu ten żółty jeszcze jakkolwiek pasował. O dziwo one mają, o dziwo powiedziałem, bo mi się wydawało, ale no musi mieć otwierany dziób, no bez kitu. Ma otwierany, ale aha, górę ma otwierany, dobra.
Górę ma otwieraną, czyli tutaj naciskamy za to i nam się góra otwiera. Spójrzcie, o. Tak nam się góra otwiera. No, ciekawy system, brak już tutaj troszkę ząbków. U pterodaktylu mamy tu łapki, tu coś jeszcze, hipka możemy postawić. No i te śmieszne, komiczne nogi, które u obydwóch są takie same. Ja wiem, że Lego tutaj ma bardzo podobne rozwiązanie, więc tutaj nie mam jakby przyczepu żadnego do tego. O, i odpadło nam skrzydełko. No, niemniej, cały czas jest to dla mnie zabawny system. Skrzydła w miarę fajnie się trzymają, to troszkę już luźniej chodzi, na przykład puściłem tu, to widzicie, potrafi spaść, ale poza tym na przykład to już, no nie, nie trzyma się ładnie. Czyli troszkę takie te dinozaury są takie, że nie potrzebują, wiecie, tej komety, by wyginąć, same gdzieś tam się po drodze mogą rozpaść. Bardzo mimo wszystko nierówne te główki, które też same potrafią odpaść, tu już się nic nie rusza, tu od dołu możemy coś przyczepić. Wygląda więc na to, że te dinozaury, no, są spoko, wbrew pozorom nie są jakieś złe, ale bardziej właśnie do stania na półce, bardziej do ozdoby, bo jak zaczynamy już ruszać tymi elementami, no niektóre są rozruszane, niektóre nie, niektóre się rozruszają, niektóre same się wykręcają, niektóre bardzo łatwo wypadają, znaczy mówię tylko o głowie, bo nóżki się trzymają ładnie, ogonki się nie ruszają, no nie ma tragedii, ale też nie ma czegoś takiego, żebym dał za to stówę, bo ja bym w życiu za to stówy nie dał i się z tego cieszył i stwierdził, że wow, ale zrobiłem biznes, więc tak to zdecydowanie nie ma. Mimo wszystko ciężko mi tutaj jakąś cenę taką jednoznaczną wystawić, bo to ja mówię, dokładnie nie kojarzę tej ceny, dokładnie nie mam też dinozaura żadnego z Lego, więc ciężko mi jest jakkolwiek tutaj, wiecie, odnieść się do prawdziwego dinozaura z Lego. Niemniej, jeżeli miałbym się odnosić do innych zestawów, czyli innych podróbek i zestawów Lego, myślę, że mimo wszystko dinozaury na porządną, no, 8 nawet mogłyby zasłużyć, bo jednak da się nimi w miarę bawić, przynajmniej na początku, pytanie jak z czasem, jak już tam się rozruszają. Tym bardziej, na przykład porównamy sobie na przykład takiego dinozaura podróbkowego do takiego dinozaura, jak robi Lego. No, bez kitu, to jest Lego, to jest podróbka, łatwo widać, który lepszy. Dzięki za kolejną wspólną recenzję i do zobaczenia wkrótce w kolejnych. Bye!